Kolejne miasta mogą wprowadzić strefy płatnego parkowania. Metropolia jest na finiszu prac nad badaniami parkingowymi w 8 miastach. Wnioski z tych analiz mają pozwolić gminom na wypracowanie zmian dla kierowców. Kluczowym wnioskiem, który wyniknie z badań, będzie najprawdopodobniej rotacja, a właściwie jej brak. Łukasz Kądziołka. Przymiarki do parkingowych zmian w kolejnych gminach zaczęły się od badań w terenie. Po 8 miastach jeździły samochody skanujące tablice, po to, żeby policzyć, ile jest aut na poszczególnych ulicach i na jak długo są zaparkowane, a także kto parkuje. Jeżeli dany pojazd na jednym miejscu parkował mniej niż 6 godzin, to klasyfikowaliśmy go jako ktoś, kto realizuje usługi. Powyżej 6 to ktoś, kto przyjeżdża na co dzień do miasta pracować bądź uczyć się. Ostatni typ parkującego to samochody zeskanowane 2 razy w nocy, czyli najprawdopodobniej pojazdy mieszkańców. Metropolia stara się wypracować rozwiązania parkingowe dla 8 miast. W niektórych z nich strefa płatnego parkowania już jest, ale nie oznacza to, że wszystko działa tak, jak powinno. Jednym z tych miast jest Bytom. Do urzędu w tej sprawie zgłaszają się sami mieszkańcy. Z wnioskami o rozszerzenie strefy płatnego parkowania w tej chwili nie zastanawiamy się nad tym, ale na pewno ta diagnoza pomoże nam ocenić faktyczne funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, zwłaszcza ta diagnoza dotycząca rotacji pojazdów. Słowo rotacja może być kluczowe. To wymuszenie częstszej wymiany pojazdów na miejscach postojowych wydaje się głównym problemem w miastach. Sosnowiecki Urząd zdaje sobie sprawę z tego, że jest największą gminą w Polsce, gdzie nie ma nadal strefy płatnego parkowania. Obserwujemy to i w centrum miasta, obserwujemy to wzdłuż ulicy Kilińskiego, gdzie mamy mnóstwo samochodów rano zostawianych przez osoby przesiadające się na pociąg, a tym samym też blokujące miejsca osobom, które tam mieszkają. Potwierdzają to sami mieszkańcy. Ich zdaniem z parkowaniem trzeba zrobić porządek. Od 7 do 14-15 tutaj jest, trzeba się naprawdę napracować, zrobić kilkanaście kółek, żeby cokolwiek znaleźć. Czasami zajmuje mi to 30-40 minut, żeby cokolwiek znaleźć tutaj w okolicy domu. Mieszkańcy miast, na terenie których były prowadzone badania, będą mogli wyrazić swoją opinię w najbliższym czasie. W Bytomiu już się to zaczęło. Będziemy przeprowadzać badania społeczne w formie ankiet online, w formie również bezpośrednich wywiadów. To ma być już ostatni etap analiz w Sosnowcu, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Do końca tego roku Metropolia ma przedstawić tym gminom rekomendacje dotyczące parkingowych rozwiązań.